Cześć! Z tej strony Kamilos446 i witam was w pierwszym odcinku z serii Zagrajmy w Sąsiedzi z Piekła Lodem. A pod tytułem on jest Słodka Zemsta. W zasadzie to część jest Słodka Zemsta. Mogłem grać, się nazywa Sąsiedzi z Piekła Lodem. Ta gra przedstawia... to jest taki jakby... Ciężko powiedzieć dokładnie, co to jest za gra, bo to jest jakby taki telewizyjny, taki TV show to jest jakby. Że wcielamy się w naszego bohatera, takiego chłopca, który się nazywa Woody. No, który jest niby takim aniołkiem. Który robi pułapki naszemu sąsiadowi. Dokładnie nie pamiętam, jak się nazywa, ale jego nazwisko, dokładnie nazwisko, bo nie pamiętam, jak ma na imię, to można znaleźć w Wikipedii, czy tam innych, czy tam gdzieś tam idzie, tam innych źródłach, bo akurat to, co ja posiadam, akurat właśnie, bo ja tą grę nabyłem, tam dokładnie to mi mama kupiła, bo było w jednej gazecie chyba, jak dobrze pamiętam. W nią pierwszy raz zagrałem, wchodząc do drugiej klasy, czyli mając 8 lat, chyba 8 lat, albo 9, no jakoś tak na przełomie klasy od 1 do 3. Zdobywałem Słodką Zemstę i na wakacjach od razu. W takim kwadratowym, takim... Nie w takim, no nie pudełku, tylko takim, z czego by tu, no opakowaniu, no dobra, niech będzie opakowaniu, bo ciężko mi teraz to nazwać, jak to jest, no, że się to otwiera prawie jak na przykład taką książkę, no, takie kwadratowe, takie małe. No i co by tutaj dużo karać, aha, no tak. I jak mówiłem, to jest TV show, możemy tutaj kręcimy jakby taki odcinek, że odgrywamy tam swoją tą rolę poprzez pułapki, zostawiając na sąsiada naszego. Tutaj jest właśnie... Zdrowia się chodzi. Dźwięku, to ja też się zostawiam. Musiałem trochę tam ściszyć, bo wydaje mi się, że trochę za głośno jest. To znaczy było za głośno, więc musiałem trochę pościszać. Tutaj limit czasowy jest, bo każdy odcinek ma swój limit. Im więcej płatek, tym więcej czasu jest, im mniej to jest, tym mniej czasu. Tu jest też autokamera, która przenosi do sąsiada, który wpadnie w pułapkę. Ja to akurat wyłączam. To znaczy ona od początku jest wyłączona. A tutaj kolorowe wskaźniki myszy, to niby spowalniają grę, ale ja nie zauważyłem, żeby spowalniały mi grę, no to ja to zostawiam normalnie. Ale zaczynajmy! Tutaj jest wprowadzenie, ale ja go nie przechodzę, bo tak... To znaczy nie, no jak tam kiedyś go tam oczywiście przechodziłem, grałem jeszcze też nawet z bratem moim starszym, już pełnoletnim. To jest bardzo łatwe. Pierwsze kroki to jest akurat, że się tam uczy się nim poruszać. Drugie to jest akurat, że się pierwszy raz zostawia pułapkę. Widzicie, jak reaguje nasz sąsiad. Coś dla eksperta. To jest akurat właśnie... żeby tam postawić tam tą pułapkę koło psa sąsiada, no bo później będą tam zwierzaki sąsiada, jak on już będzie miał od nas dość, ale też tam w drugim i trzecim sezonie się tam pojawią, w pierwszym akurat nigdy nie będzie. Dobra, to gada. Zaczynajmy, sezon pierwszy. Pierwsza pułapka. Sąsiad to wredny typ, o czym się zaraz przekonacie. Dzisiaj jednak siedzi wyjątkowo cicho, to podejrzane. Pewnie knuje coś wyjątkowego, paskudnego, albo szpieguje innych sąsiadów. Na szybki wypadek Woody postanawia rozejrzeć się trochę po jego mieszkaniu. Tak. Tutaj są wskazówki, nie musisz zostawić wszystkich pułapek, aby zakończyć odcinek. No prawda, to jest prawda, ale tutaj też jest prestiż. To jest jakby coś takiego... popularność odcinka? No do końca to ja tego nie wiem, może ocena odcinka, coś takiego chyba. Bo do końca nie wiem, co to znaczy to słowo, to prestiż właśnie. Dopiero teraz mnie to zostawię na wie, bo tak to nigdy nie zawracałem sobie tym głowy. No ogólnie tutaj jest 50%, zawsze najlepiej próbować na 100%, co w pierwszym sezonie prawie we wszystkim się udaje 100%. Tutaj też jest czas właśnie, gdybym wyłączył limit czasowy, to w czasie byłoby 0-0-0. To znaczy w ogóle by nie było tych, w ogóle byłyby kropki, mamy nieograniczony czas. Dobra, zaczynajmy! No i zdążyłem. Sąsiedzi z Piekła Lodem, w odcinku pierwsza pułapka.
Tutaj mamy sąsiada, tutaj mamy czas, od razu się odlicza. Prestiż w tym zielonym, to w tym żółtym, to są pułapki. Widać, że cztery pułapki są tutaj dostępne do zrobienia, do zostawienia. Tutaj zero w tej chwili, że podłożyliśmy. Tutaj zero tego. Zero, że zero, powiedzmy, takiej furii sąsiada, nie wiem, bardziej zdenerwowany jest, coś takiego. O, jak widzimy, to on teraz tutaj podgląda sąsiadkę, bo jak widać, to tutaj jest taka chmurka, to znaczy, że co on będzie teraz sobie? To prawie jak powiedzmy, jak chyba w takich Simsach, coś takiego, tyle, że w Simsach to jest raz, że w lewym górnym rogu. Ale dobra, tam. Super, to sobie użyjmy. Na tym? O, dobra, zobana. Użyjmy sobie lejka. Zgotowane. O, lepiej uciekaj, bo tak, zapomniałem wam powiedzieć. Jeżeli sąsiad nas złapie, to znaczy będziemy w jednym pomieszczeniu z sąsiadem. O, jak widać, jest wściekły, bo zobaczył, co się stało. I nam presja się zwiększył. Tutaj już jedna pułapka nam. Mamy wykorzystaną. Kurde. No, takie coś. Dobra, teraz wam powiem. Bo to jest tak, jeżeli będziemy w jednym pomieszczeniu z Woody'im i sąsiadem, to sąsiad dopadnie naszego bohatera, no, gwiazdę, powiedzmy, tego TV show i nas chwyta, no i przegrywamy po prostu. No oczywiście taki prestiż, jaki mieliśmy, no to się nam co prawda zapisuje, jeżeli nie był przynajmniej więcej niż minimum, no to musimy jeszcze raz go powtórzyć. Najlepiej zalecone jest po prostu unikanie go. Najlepiej. Dobra. Jak widzimy teraz furii, ja to nazywam furią akurat, że wpadł w nią tak. Tutaj kopkę mamy. Tutaj możemy też się schować w szafie, wtedy są się tam furia nie widzi. Widać znowu furię jak wpadł. Tutaj mamy taką furię. No, że bardziej zdenerwowany jest, jakby to groziło zapałem, coś takiego, no. Powiedzmy. Mamy 100%. I fajnie. A tak w ogóle. Pokażę wam. Jeszcze coś wam powiem. Kiedy się przejdzie te wszystkie odcinki z danego sezonu, w sezonie pierwszym akurat 6 ich jest, no w drugim i trzecim to już są tylko po 4, to dostaje się takie... No cóż, na świecie to są Oscary, ale tutaj są takie... Tacy sąsiedzi, taki... Tutaj jest nazywane to sąsiadem. To jest jakby... Nagroda, coś takiego. Jeżeli ma się przynajmniej chyba... więcej niż 91%, bo 94%, to dostaje się takiego złotego sąsiada. No, powiedzmy jakby takiego skada. Jeżeli mamy mniej niż 90%, to mamy srebrnego. A jeśli mniej niż 70%, chyba 5%, chyba mamy brązowego. To chyba to na tym to działa. Dobra, telemaniak. No, minimalny prestiż nam się zwiększył o 5%. Sąsiad na sofie. Jak co niedzielę sąsiad przesiaduje przed telewizorem, popijając od czasu do czasu zimne, bezalkoholowe piwko. Co chwila kursuje między pokojem a lodówką, w której trzyma zapas browaru. Jakim cudem Woody ma tu zostawić jakąś pułapkę? Cierpliwość jest cnotą, myśli Woody, zakradając się do mieszkania sąsiada. Wskazówka. Zwracaj uwagę na myśli sąsiada, w ten sposób dowiesz się, co będzie robił za chwilę. A to ja to wiem. 6 pułapek mamy do założeń. No to zaczynajmy. No ja sądzę, że pewnie na pewno znacie tą grę, bo ta gra jest taka staruszka, powiedzmy. Jest, bo ja to mówię, że jest taka staruszka. No stara jest po prostu. Jest jakaś taka stara. Według mnie dalej się podoba. Mi się podoba. Taka krótka jest, ale może czasem też się pośmiać z niektórych momentów. Co my tu mamy? Piła do drewna, środek przeczyszczający. Możemy tutaj sobie przydać. To w tym
tym dymku małym. Kropka papieru toaletowego. A może by tak, może by zatkać. No. To na pewno nam się przyda. Dobra. Tu my tu mamy. Mamy tutaj lodówkę. A tutaj co? Piwo. Skrzewka piwa. Wiem, szybko to działa. On już tu idzie. Dobra. A, no tak. Możemy też właśnie też wyjść właśnie. Wtedy będzie się nas pytać, czy na pewno chcesz zakończyć odcinek. Jeżeli damy tak, to się, no to zakończymy odcinek. Zenem zasyżem to nam został. Ciekawostką jest to, że to piwo przeżyczające cały czas tutaj będzie. Moci. Jak widać na tym się musi żygać chyba. Dobra. Miłujemy! Ech, te swoje sprawy trzeba... ...odkredzić. Jak widać to... no jak widać... ...dostaliśmy te dwie półdzie właśnie, sąsiada. Wiecie pewnie dlaczego. Dlatego, bo... no cóż... Dlatego był zatkany, no i też drugie, bo nie było rolki. Ciekawe, prawda? Czasem mi się wydaje, jakby on coś tam gadał po angielsku, ale nie, on nic nie gada takiego. To jakiś taki wymyślony tekst, język przez ludzi. Ech, biedny, bo szkoda tylko, że musimy się na nim mścić. No i dobra, dobra, nie spokojnie. Wow! Yes! No i drugie 100%. Brawo. No, dziękujemy, dziękujemy. Nie wiem. Trzeci odcinek nagrywać, czy nie? To znaczy, gramy trzeci, czy nie? A, zagrajemy i może skończymy. Dobra. Urodzinowe przyjęcie. Mamy 60%, czyli kolejne 5% się przedłużyło. Aha, przy kolejnych też będzie się zwiększać. Dobra. Wskazówka, niektóre pułapki wpływają na czynności wykonywane przez sąsiada. No tak, zauważyliśmy już to w telemaniaku. Wspaniałe przyjęcie. Ci wypadają rodziny sąsiada. Jak co roku obchodzi je to w towarzystwie swojego najlepszego przyjaciela, samego siebie. Oczywiście zdmuchuje urodzinową świeczkę i życzy sobie wszystkiego najlepszego. Od czasu do czasu sąsiad zagląda do skrzynki na lisy w nadziei, że ktoś przysłał mu kartkę z życzeniami, a może nawet prezent. Woody postanawia złożyć sąsiedzką wizytę. No wiemy, jak się zakończy ta sąsiedzka wizyta. No na pewno. Dobra, rozpocznijmy odcinek. Dobra. Ładny kolt, ale tej kibuny nie jestem, więc nie przyszedłem tutaj jeść. No, mamy tutaj petardę. Flamaster. Łapkę na myszy. No dobrze. A co my tutaj mamy? Aha, idzie przyglądać lisy. A, czyli schodzi. No dobrze, czyli już nie możemy wyjść, bo nas zauważy i... O, nic nie ma w apteczce. Dobra, lalka znowu. Tutaj. Obraz. To jest chyba obraz jego mamuśki, prawda? No tak. Mamuśka sąsiada. No tak, bo sąsiad posiada mamuśkę swoją, która będzie akurat na wakacjach. Dopiero kiedy przejdę słodką zemstę, to wtedy dopiero zagramy sobie na wakacjach. Bo nie zamierzam chyba jednego i drugiego przechodzić. Od razu. Bierzemy. Spadamy. Bo nie zdążę wszystko teraz zrobić. Kurde. Dobra. Zejdę szybko na dół. Tutaj mydło sobie. Nie. Albo nie. Lepiej tak. Mydło szybko. Dobra. Na górę. Dobra. Szybko go. Petarda. Pudełka ze świeczkami.
A jajko? Może pęknie zapalone? Ale spoko. Śmiesznie to wygląda, dobra. Co my są tutaj zrobić? Zobaczmy. Oj, chyba nic z tego tortu twojego sąsiedzie, mój drogi z piekłorodem. To jest nasz prezent. Kiedyś to mnie bawiło, teraz już tak mniej mnie bawi. Teraz dziennie pewnie zobaczę odżywać. Może się uda na 100. Tylko go, szybko bieg. Yes! Yes! Chociaż nie no, tam... Oczywiście nic nie mówię, że nigdy nie zdobyłem 100%. Tutaj w tym odcinku nie, oczywiście zawsze zdobywałem. Tylko w czwartym odcinku i tutaj to nigdy mi się nie dawało 100%. No dobra. Cóż, to chyba byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, ponieważ już dużo się działo. Dziękuję wam za oglądanie. Jeśli się wam podobało, prosiłbym o łapki w górę. No możecie mnie oczywiście tam polajkować, jeśli chcecie subskrybować. Oczywiście przyjmę też tam wasze uwagi. A nawet jeżeli chcielibyście może jakąś waszą grę z dzieciństwa, bo ta gra to powiedzmy to jest moja gra z dzieciństwa. Chcielibyście, żebym nagrał, to oczywiście nagram, jeżeli ją zdobędę. A może ją nawet mam, tylko nie wiem. No dobra. No to dziękuję za oglądanie i do usłyszenia do następnego odcinka. No to cześć.